Witam serdecznie, ze mną Jacek Waligura, Ibis. Cześć, witam. Jacek, gratuluję dzisiaj, dobra twoja postawa, dwa gole. Przyczyniłeś się na pewno tutaj znacznie nad tą wygraną w Aspalem. Ciężko było? Było ciężko, chłopacy wyszli zmobilizowani, ale my też chcieliśmy pokazać właśnie charakter. My w sumie graliśmy o pietruszkę, bo sam fakt, że jak wyszliśmy na boisko, już mieliśmy zapewniony jakby utrzymanie, ale chcieliśmy pokazać ten charakter, który w sumie staraliśmy się pokazać przez cały sezon. No właśnie, popsuliście humory Baspalowi, bo liczyli strasznie na tą wygraną. Jak myślisz, Baspal teraz będzie spotykał się w dwumeczu albo w meczu jednym? Zobaczymy, jak to wszystko jeszcze ustalimy między drużynami. Będą grać w barażu z Desperadosem. Będzie im łatwo, czy ten potencjał ekstraklasowca jednak gdzieś tam pokażą wyższość nad pierwszoligowcem? Wydaje mi się, że dadzą sobie radę, bo chłopacy naprawdę mocni są, dobrze grają, są ułożeni. Dzisiaj brakło im trochę szczęścia, ale my też, tak mówię, wyszliśmy zmobilizowani bardzo. Chcieliśmy pokazać jak najlepszą piłkę. I będę za nim w sumie trzymał kciuki, niech pozostaną w tej ekstraklasie, bo zasługują na to. Ibis pozostaje całkowicie zasłużonym takim tutaj miejscem jest wasza, źle powiedziałem, pozostajecie po prostu w ekstraklasie i trzeba powiedzieć, że macie zasłużone to miejsce. Czy to miejsce, które zajmiecie tak naprawdę na koniec w tej grupie spadkowej jest dobre, czy liczyliście na tą pierwszą piątkę? Liczyliśmy na pierwszą piątkę zdecydowanie, tylko że no tak, kontuzje, dużo, no, brakło nam troszkę szczęścia, jeśli chodzi o zespół. Dziękuję serdecznie Krystianowi, że do nas dołączył. Dzisiaj udało się też Daniela załatwić, także bardzo nam pomogli i dzięki temu mogliśmy właśnie te pierwsze miejsce w tej grupie spadkowej wywalczyć, ale szkoda, że właśnie w tej pierwszej piątce jeszcze nie pograliśmy z tymi teoretycznie lepszymi zawodnikami, że się jeszcze nie ugraliśmy. Ale jesteśmy młodą drużyną, także mam nadzieję, że w przyszłym sezonie spokojnie możemy o pierwsze trzy miejsca powalczyć, tylko brakuje nam zgrania. No właśnie, bo dobrze powiedziałeś, młoda drużyna, ale już naprawdę tutaj z dużymi umiejętnościami. W tamtym roku na hali otarliście się tak naprawdę o to nawet wygraną, o to drugie miejsce. Teraz się zbliża hale, wcześniej jeszcze puchar, ale co myślicie o hali? Też będziecie próbować tam wystąpić? Znaczy tak, ja w tamtym sezonie nie grałem. Koledzy mnie w tym akurat na ten sezon na Orlik zgarnęli, że tak powiem, kolokwialnie. Ale mam nadzieję, że właśnie zagramy na hali, bo jednak my wolimy grać. My jesteśmy taką osiedlową drużyną bardziej niż orlikową, także tam pokażemy cały swój potencjał. Mam nadzieję, że zagramy, zrobimy fajny skład i powalczymy o największe, najwyższe laury. I też wam życzę, żebyśmy się spotkali na tej hali. Dziękuję za spotkanie i dziękuję za ten cały sezon. Naprawdę Ibis pokazał się z bardzo dobrej strony. Super. Ja też w imieniu Ibisu chciałbym podziękować i tobie, i wszystkim, co tutaj są zaangażowani w organizację, bo naprawdę super, super gra. Wszystkich zachęcam serdecznie. Było super, dziękuję. Dziękuję za tą reklamę. Tak się właśnie lubimy wszyscy w Superlidze Orlika. Dziękuję za wyjazd. Dzięki.